że ty zaczynałeś. Ja zaczynałem pierwszego Sonika, a ty byłeś już w Sonic 3 i Knuckles. Albo no. Nawet i. Co zobaczy, jak ja się A jeszcze robiłem gry, których nawet nie musiałem robić. Więc tak, no. Dzień dobry, jest z tej strony Pixel, to są PS5, a wraz ze mną jest. Pomidorowy.pl. Elo wszystkim. I dzisiaj ja będę ogrywał, nie wiem co tam pomidora, ale ja będę ogrywał Rayman Hollum's Revenge, gdyż będę musiał się przygotować na Let's Play po Fezie. Na Game Boy Advance, ale gramy na PC. Tak. Ale najpierw oczywiście. Ma tę konfiguracja, bo oczywiście jak zawsze muszą być drobne problemy. Damy jak najciszej emulator Game Boya. Żeby było nas obydwóch słychać, a muzyka nas... Chociaż właściwie tak troszeczkę biednie ta muzyka teraz. Biedna. To logo Facebooka mi się strasznie podoba. O. To takie 8-bitowe. No. No fajne jest. Mi się wydawało, że kiedyś takie było, ale to oczywiście jestem głupi. Dobra, więc zaczniemy sobie chyba od początku. Bo tak będzie najlepiej. Rayman Hoodlum's Revenge. Tak, by the way, to jest jedna z gier, która z jakiegoś powodu nie może być emulowana na PSP. Nie wiem, może czemu. Po prostu PSP jest za dobre na tą grę. Nie, po prostu emulator Game Boya, jak odpali się tą grę, to wszystko ładnie, pięknie działa, co nie? Ale jak zaczniesz się ruszać Raymanem, to gra się crashuje. Może opowiedz o tym, czy planujesz Let's Play z tej gry? No tak, no jest po Fezie, na mojej oficjalnej stronie na Facebooku. Został zmieniony post. I teraz tam piszę, że po Fezie jest Rayman Hollow's Revenge. Fez może mi długo zajmie, ale przynajmniej ludzie nie będą musieli aż tak długo czekać na Raymana. Ta gra ma chyba trochę takie fake 3D. Tak. Co jest bardzo wykorzystane w wielu grach, jak na przykład w Spyro. Jakie były te dwa Spyro, które wyszły na poza Attack Season of Rhino? Season of Ice i Season of Flame, dziękuję. Oraz bądź co bądź też Rayman. Co? Jakie Rayman? Witam! Siema Polakia! W tym samym czasie powiedzieliśmy. Jej. Przypadek? Nie sądzę. Ale wracając. Na czym ja skończyłem? Powiedziałeś odnośnie Spyro Season of Ice i tak dalej, no. Aha. Mario and Luigi Superstar Saga i to jest ogólnie taki myk, żeby. Ludzie pomyśleli, o, Game Boy może w 3D robić, a tak właściwie to gówno prawda. Bo to ludzie działa tak samo, jakbyście, nie wiem, zrobili cokolwiek w RPG Makerze. Tak pseudo 3D by to wyglądało. Pseudo. Ogólnie właściwie gdyby Ubisoft się postarało nad Raymanem. Ale dobre. Popakałem do śmiechu. Gdyby się postarało nad Raymanem, to sądzę, że spokojnie... byłaby to kontynuacja oficjalna i trafiłaby również na pecety, tak sądzę. Oraz mogliby nawet spokojnie, zamiast wydawać Raymana trójkę takim, jakiego wydali, to mogli po prostu wydać właśnie w takiej wersji Raymana trójkę. No właściwie. No w ogóle ciekawe, czy kiedyś oni zrobią jeszcze jakiegoś Raymana, bo szczerze wątpię w to trochę. Ale, Pomidor, ale żeś przysuszył. Ja nie mogę, no humor ci się poprawił, widzę. Tak. Bo Rayman Adventures, właśnie. Czy będziesz robił Let's Play z Rayman Adventures? Ja? Myślę, że tak. Za niedługo? No myślę, że tak, a co? Nic, bo się zastanawiałem, czy będziesz. Właśnie cały czas myślę nad nagraniem tego Raymana trójki na PC, ale potrzebowałbym polską tę wersję. A nie masz? No nie mam.
Mam tylko angielską pod na PC. To wiesz co, moglibyśmy zrobić tak, żebym ci po prostu wysłał moje pliki gry. No. Byś sobie zastąpił, to miałbyś prawdopodobnie polską wersję. Tak sądzę. No można nad tym pomyśleć. Bo trzeba będzie w końcu wrócić do Raymana. Po długiej przerwie. Właśnie. A chyba nie chcemy, żebyś speszył się Raymanem. Na przykład w takim HD. No właśnie. W końcu też będę musiał nagrać Revolution. No właśnie, z Revolution to nie musisz się aż tak bardzo spieszyć. No, Revolution to po prostu remake dwójki. Byś ale mógł jest... zrobić jakiś taki bonus LP, czy coś w tym stylu, jakbyś nie miał no. już pomysłów na jakieś LP. Dokładnie. Poza tym, w sumie nawet, że to jest remake, to moim zdaniem nawet dobrze wyszedł ten remake Revolution. Powiedziałem nawet, że za dobrze. Mogłaby być... To mógłby być, według mnie być po prostu zmieniona troszeczkę fabuła i mógłby to być po prostu Rayman 3. Dokładnie. Znaczy, i wtedy byśmy mieli oficjalny Rayman 4. Dokładnie. Ale wtedy byśmy nie doczekali się Raymana w piątki. Aaa, za dużo myślenia. Najlepiej, żeby za Raymana się zabrało inne studio właśnie, po prostu. Właśnie, na przykład to, które miało robić Raymana 4. Bo Ubisoft widać, że jest niekompetentny. Tak ma... Ubisoft ma tak bardzo dupie Raymana. No. Śmieszna sytuacja, ponieważ w tym czasie, kiedy ty teraz tam grasz, ja nagrywam gameplay do autobusów. Nice. I tak, będę... Teraz będzie to seria post commentary, nie będzie live, ponieważ po... Ja pierdziele, stary. Ty naprawdę chcesz autobusy robić post commentary? No. Powoliłeś. Powoliłeś, prawda? Nie pomyliłem, to wszystko jest jawnie tutaj teraz powiedziane po ostatnim drugim odcinku, gdzie ja i ty mi zasypialiśmy, komentując. To już lepiej to zrobić. Tak będziecie zasypiać na post commentary, że po prostu wy tam uśniecie na tym let's playu. Mamy już wszystko przygotowane na ten ostatni odcinki. A ogólnie tą grę da się skończyć jako taką? Tak, da się. Wow. Pomidor jako pierwszy ukończy symulator. Ale powiem jedną rzecz. To jest jedyne luźne granie i nie będzie z tego let's playa Zagrajmy Wy, ponieważ on będzie mniej więcej wybazował na tym luźnym graniu, czyli nic ciekawego, bo to nie jest nie wiadomo jaka ukryta fabuła. Po prostu jedziesz autobusem i tyle. Hej, ale przy tym się uczy nawet ten. Odpowiednio manewrować autobusem, czyli może będę dobrze jeździł samochodem. Może. Wiesz co, to już do takich rzeczy, co bym bardziej ci polecał, Euro Truck Simulator. Spoko. Ale szczerze chciałbym widzieć kiedyś taki remake HD tej gry. Może nie tak zwalony jak Rayman 3 HD, ale chętnie bym zobaczył remake tej gry. Bez kitu Rayman 3 HD jest po prostu kpiną. I pokazaniem jak Ubisoft pluje w twarz graczom. I Raymanowi. No. Bo widać, że jakby oni chcieli, to niby zrobili 100 innych remake'ów Raymana 2 na przenośne konsole. I 100 remake'ów Raymana 1 nawet. No ja po prostu sądzę, że... Skoro DS mógł utrzymać Raymana 2, to ja sądzę, że Ubisoft się po prostu rozleniwiło i dlatego nie mamy czegoś takiego jak Rayman 2 na PSP. No. Na przykład. Albo już w szczególności na Vita. To znaczy, fakt. Ubisoft może równie dobrze powiedzieć, że tak, jest, od razu, na wszystkie konsole praktycznie. Ale po pierwsze, zauważmy, że teraz PS4 nie ma remake'u i prawdopodobnie nie dostanie. Ponieważ została tylko potwierdzona emulacja z PS2. Więc sorry, Ubisoft będzie musiał spiąć poślady i zrobić kolejnego Raymana 2. Właściwie to gdyby... To jeżeli mowa o PS4, to ja bym tu bardzo chciał widzieć remake Raymana Revolution. Nie Raymana 2, tylko Raymana Revolution. No? No, poza tym, no to jest w końcu na PS2, więc akurat by mieli bardzo łatwo. Dokładnie. No chyba, że oni by sobie nagle pomyśleli, hej, ale my przecież Raymana Revolution na co innego chyba wydaliśmy. Ta, na toster.
Jak serio, chciałem zobaczyć jak ten Rayman Adventures będzie wyglądał. Bo jeżeli to znowu będzie coś na rodzaj Fiesta i Jungle Run, to ja dziękuję bardzo. No wtedy dziękujesz i odstawiasz na półkę. Tak. Nie, bo to jest ogólnie tylko na iPody, iPady i tak dalej. Albo wiem, gdzie ty byś to odstawił. Ty byś odstawił to do Kraplandii. Tak. Do tej samej półki, gdzie jest Rayman 3HD. Ale... I wiem co. Zapomniałeś jeszcze jednego tytułu powiedzieć. Wiesz no. Jakiego? Modi Nana. O właśnie. Kraplandia. I teraz nagle energii. Nie wiem czy kojarzysz, zagrajmy w Krapa. Zrobiłby taką zdanie, zagrajmy w Krapa, Modi Nana sprytny zmyć. Chętnie bym mu nawet wysłał to. Nawet bym pokrył koszty wysyłki. On nagle ci to odsyła. On mi wysyła i nawet płaci mi za to pieniądze, że w ramach tego, jak to się mówi, żałoby. No. Z mojego powodu. Ma zniszczoną psychikę. Nie, ale szczerze mówię, nawet jakby były jakieś nowe konsole, załóżmy znowu by jakieś powychodziły PS5, kurde. Siema He-Man 15. Cześć He-Man 15. To ja się mogę założyć, że Ubisoft by znowu miało tą swoją taką tendencję remake'owania Raymanów 2, ponieważ nie wiem, no każdy raczej to wie, że Rayman 2 miał sporo remake'ów. Nawet policzyłem wszystkie na moim pierwszym odcinku z Raymana 2, było ich bodajże 13 chyba, albo 14. Czekaj chwilę, zaraz wrócę. Właśnie, czemu na przykład Ubisoft nie wydaje na wszystko Raymana 3? To by znacznie się lepiej sprzedawało, a w szczególności w Polsce, gdyby był jeszcze polski dubbing. Gdyby jeszcze było... Co? Nie wiem, wydawali na przykład remake Raymanów z Game Boya, bo na przykład na Wii U, na wirtualnym konsole Wii U, to żaden jeszcze nie powstał Rayman, jeżeli chodzi o remake'i. Wiem, bo ostatnio patrzyłem na eShop. Internetowy był internetowy, ale patrzyłem. Ale gdzieś tu jeszcze jest? Nie. Już właściwie nie ma po co iść. Wow. Sliding. Nie, na serio, tutaj wszystko zrobimy na trójki. Okej. The fuck? No i ogólnie, co tam u was ludzie? Bo ja dzisiaj ogólnie szykowałem Andrzejki. Znaczy, dekorowałem salę do Andrzejek i jestem dosyć zmęczony. Dlatego gram teraz sobie w Raymana. Przy Raymanie bądź sobą się tak jakby odprężał. Tak jak. No tak, spoko to spoko. Nie!
Ja to umiem po prostu w wielkim stylu spaść. Okej. Tutaj, tutaj. No i to wszyscy będą. Teraz tylko tutaj odpalić, żeby nam się wejście odblokowało, to znaczy wyjście, przepraszam, exit. Nie enter, albo entrance, tylko exit. Proszę się angielskiego obrazu. Chociaż właściwie jest tak, jest gra z Germany, która uczy angielskiego. Tak się teraz zastanawiam, co może zrobić z niej lepiej. I myk. Nice. O. A więc są tam bonusowe poziomy. Czyli dosłownie agrement trójka. Nie. Wyobrażam sobie takie poirytowanie kogoś, jak on tak sobie przełączy. Przejdzie całą drogę przez ten poziom, żeby tylko zobaczyć, że zamknął sobie drzwi. Bardziej jak mężczyzna, albo jak kra. Kra. No osobiście na te całe Andrzejki nie włożę tylko dlatego, że nie lubię jakichś takich imprez. No po prostu nie lubię, nie jestem człowiekiem, który lubi imprezy. Tak, jak widzicie, to jest pierwsza zmiana dotycząca Raymana trójki. Czyli, że inne kolory puszek. Puszka niebieska teraz daje nam helikopter, a wcześniej... A w Raymanie trójce dawała nam mój ulubiony kostium, czyli ten ze szczypcami. Jak to jest najlepszy kostium ever. Bo jest niebieski. Jest nawet glitch w wieży Leptysa, gdzie można w nieskończoność po prostu mieć ten power up. Tu jeszcze nie zbieramy, bo po co? W ogóle to jest dziwne, że według mnie, że Raymond dostaje obrażenia od wody. Nie wiem, czy ten pomidor tam umarł, czy co? Nie! Ja nie mogę, ja to po prostu jestem najlepszy. Chodź. I chodź. No nie. Nie, kurde, mol. Szkoda, że się nie zapisują. Klatki, jakie zdobyliśmy, to jest nie z tych takich gorszych rzeczy w Raymanie. Holmes Revenge. Wow! Pościgi te wybuchy. No nie! O, czy ja się...
A to jest taka śmieszna rzecz, że można... Można tak jakby stać w powietrzu i przez to ma się krótszy... co? Dłuższe spadanie. O, co sądzę, że wraca. Zasłyszałem. Okej. I... myk. Dziękuję bardzo. Nie! Uch, teraz mnie to uratowało, ten trik, który zademonstrowałem. Ja jestem ciekaw, czy uda mi się... Czy udałoby się skakać tak w nieskończoność? Jakby się sam wydostać teraz? Tak, no to mam przynajmniej odpowiedź. Bardzo fajnie bym powiedział. Nie. Myk. No słyszycie, pomidor musi iść do kościoła. Żyję. A teraz muszę co? Co nie? Na szczęście już się trochę tutaj cheatuję. Jak zawsze. Nie! Nie! To już było chamskie. No tak, wszyscy mnie atakujcie. Słabszego przecież trzeba bić, co nie? Słabszego to od razu trzeba bić, co? Boże, o czym ja gadam. Część kryształki najbardziej nam zależy na lumach. Nie ma takiego sekretu jak Ksowar, sekret w Raymanie Trójce. Z tego co wiem w każdym razie. Już tą grę właściwie przechodziłem raz. Przechodziłem ją raz i mam nagrany cały gameplay z niej. Więc jest bardzo... O nie. Dobra, nie tak daleko przynajmniej. Szkoda, że nie da się wylądować tym kostiumem. Byłoby znacznie fajniej. Jest tu może jakiś zielony lumek, cokolwiek? Nie ma. No to bez łaski! Jezus, co ja się będę prosił. Na mapie chyba powinno być... O! Tu są opcje. No patrzaj ta. Okej, myk, myk. Nie rozkoszyłem, rzecz jasna, bo po co? Myk, myk. Tada! Hmm.
Wybaczcie, że ja tak sobie lekko mówiąc żre, ale po prostu po tym szykowaniu soi ja naprawdę jestem zmęczony. Ja po prostu sobie podjadam. Ło! Spoko, jest! Rozwiać! Gdzie help? Tutaj. Nie ma tam jakiegoś wejścia z powrotem. Teraz? Nie? No oczywiście. Proszę, że przynajmniej za każdym razem, kiedy zbieram tego te lunki, to zostaje życie. To jest bardzo spoko. Nie zatrzymywać się. First rule. Don't stop. To jest taka zasada Sonika. First rule. Never stop. Ej, według tego zostały mi jeszcze gdzieś 4 lumki. Nie ogarnę właściwie gdzie, ale dobra, szanie to. Jej! No i to jest pierwszy boss tej gry. Tak, wiem, co mówiłem kiedyś na PS5, że nigdy nie będę robił gier, z których będę robił let's play. Ale no... akurat mi się chciało Raymana Ludum's Revenge. Więc tak, to jest puszka siły. Jakbyś jest żółta. W grze żółta nam dawała o ironio helikopter tudzież rakietę, bo zależy jak kto widzi. I dobra, właśnie ten boss to jest najłatwiejszy ze wszystkich. Na serio, ludzie. Pokonanie tego przegranie na tym bossie to jest na serio... graniczy to z cudem. I tada, boss pokonany. Dziękuję bardzo. Dungeon of Mark. Tada! Oto nowa rzecz, którą możemy grać. Globox. To jest pierwsza gra, w którą możemy grać Globoxem. To jest nawet spoko. I Globox można powiedzieć, że ma taką trochę skradankową formę grania, gdy jakiś strażnik na niego spojrzy, to on od razu ucieka, a gdy wypije sok śliwkowy, to dostaje od razu, wiecie, takiego skoku adrenaliny i może zrobić wszystko. To jest bardzo fajne, według mnie. No i przyspiesza, to jest fajny też do speedrunu właściwie.
Właściwie trudno mi jest rozpoznać, czy to... Czy to po prostu bardzo przyspieszona muzyka leci w tle, czy po prostu... on... Czy po prostu to tak... Czy po prostu to jest jakiś osobny... Osobna muzyka. I od razu się oczywiście pozbywam strażników, żeby mi nie wchodzili tutaj w paradę. I ogólnie Glovox ucieka od razu, jak tylko zobaczy strażników, więc dlatego staram się, żeby mnie nie zauważyli. To jest dosyć denerwujące. A, i Glovox nie potrafi skakać. Więc to jest trochę głupie, bo w Origins nagle się nauczył skakać. Więc Origins jest nie kanon. Bo tam Glovox umie skakać. Więc to jest dziwne, że w Raymanie dwójce skakał, w Raymanie trójce skakał, tutaj nie skacze. To jest śmieszne, no ale przynajmniej jest dzięki temu jakiś oryginalny gameplay. Bo nikt by chyba o zdrowych zmysłach nie pomyślał, że Glovox mógłby mieć cokolwiek wspólnego ze Snake'iem z Metal Gear'a. No właśnie, ucieka ze Snake'iem z Metal Gear'a, a tu proszę. Tak, odpowiednikiem wielkiego zielonego kryształu w tej grze jest taki, jakby to powiedzieć, przezroczysty myk. Nie wiem, czy właściwie ci strażnicy mogą strzelać, czy nie. Kurde. Nie zdążyłem. Ogólnie też Glovox nie ma tutaj żadnej możliwości sterowania, kiedy on ucieka. Jak widzicie, on tak od tyłu ich atakuje. Tak nieładnie trochę, bo wiecie, od tyłu to nie po bożemu, ale... Ale dobra. O, wraca. Albo i nie. Nice. Nie. Jakby się on tam zgliczał, to ja bym... Nie wiem, co zrobić. No nie, Glovox. No nie! Jak? No nareszcie. Dobra, to znaczy, że teraz muszę obydwóch naraz załatwić. No nie, się kurde nie domyśliłem. Ja wiesz co? Teraz zrobimy... Tak. Teraz ten tutaj szybko. Jest. No i dwóch na raz załatwiłem, no please, kurde. O, chyba teraz idzie. Chociaż lepiej nie zapraszam. To czy już jest wyjście? Ale oczywiście nie ma tak łatwo. Teraz znowu niczym Solid Snake musimy tutaj przechodzić. No i no. Nulu story, masz w łeb.
ale dobra. Przynajmniej wiem, gdzie są ukryte. Ukryte. To są ostatnie dwa lumki, więc. W ogóle nie wiem, czy. Nie pamiętam, czy. Globoxa był. Były klatki w jakimkolwiek poziomie. No ale no cóż. Tu nie. I dobra, i wyszliśmy. Dziękuję bardzo. A nie możecie po prostu powiedzieć, że zdobyliście wszystkie lumy? O? Co? Chciałem tak z pięści pojechać. Ale szczerze wolałbym już ten power-up balonika z Raymana trójki, niż coś takiego mieć. A. O, jej! Dupa. W sumie mogłem się tego spodziewać. Czyli musimy uratować jego ziomków i on teraz będzie za nami łaził. Myk! Jest tu? A i teraz... Aha, i teraz będziesz za nami tak łaził, tak? Czyli innymi słowy, nie możemy nic innego zrobić, jak po prostu wystuprocentować ten poziom. Co? Widzicie co? To ten przycisk znika. Lol. Ale beka. Beka stopa. Co mogę tak przesunąć? Nie, tu jest przycisk, jest. Panie i panowie, nigdy nie jesteście tych wszelkich płatków w jedną stroną. Ja my ustaję, bo potem mam wszystko zatyka się w zębach. Pomidor, czy tam żyjesz? Zinterpretuję tą ciszę jako tak. Okej. No nie! Nie! Jak? Globox! Ty kurduplu! Nie, jak on mnie zauważył? Hello? Globox, to cienka kulucho. Nie ma co jak pocisnąć Globoxa. O, przyszedł. Halo? No halo, a za halo w mordę walo. Sorry, ale miałem włam do piwnicy. Co? No włam do piwnicy mieliśmy wszyscy. No serio? W bloku, no. I co, coś ukradli? Co? Coś ukradli? No, ode mnie kukurydzę. Jeszcze kutkę wyrwali. Świetnie. Więc widzicie, ludzie? Pomidor jest biedny i
teraz i nie będzie miał. Nie będzie miał kukurydzy do sprzedaży. Bez kitu. Albo nie będzie mógł sobie popcornu zrobić. Yeah. Ale mu zarąbałem z prawego sierpowego, mówię ci stary. Witam strumyk. Czemu strumyk? No bo stream. Nie, shit. A ogólnie ty zagrywałeś się jakoś w Hollow Revenge? No, przyszedłem może z 3 poziomy. A wiedziałeś, że to są poziomy Globoxa? No. Wow. Jak je oceniasz? Bo ja właśnie przechodzę jeden z nich. No, oceniam, że są spoko. Ja nie narzekam przynajmniej. Przypominają ci Metal Geara? No. Szczerze mówiąc, tak szczerze powiedziawszy. Sok z tego, to jest sok z... borówki? Nie, ze śliwek. A, no i od śliwki, Jezus Maria. Dawno nie grałem w Raymana i już zapominam. Byle borówkę z śliwką, no why? Dajcie mi sok ze śliwek! Tak, Sandra. Tak. Widzę światło! Widzę światło! Stream po angielski znaczy strumyk. Widzisz? A. Uczyłby się trochę. Sorry, ja opuszczam szkołę. Sorry, opuszczam. O nie, ale strasznie jest denerwujący czasami Globox, bo... on jest strasznie zbugowany, jeżeli chodzi o to wykrywanie wrogów. No... bardzo. Bo czasami... ci wykryje bez powodu w ogóle. Ja odkryłem, kto to jest, nie lubię pomidorów.pl. No. To jest mój kuzyn. Wow. Bo kiedy klikasz na jego tam kanał, to masz tam wideo, to masz od razu podane user Brzaskol. Zatem ja rozpoznaję, bo polubił jeszcze swój stary kanał, którego oczywiście promować nie będę, bo ja nie prosiłbym o to. Bez słanku znam. No Life Studio. Ciekawe, no. Jak to ty. Dobra, ale mam jeszcze 2 tinsinów do uratowania. Więc jest fajnie. Tak sądzę, pan wrażenie. No. I szczerze mówiąc, uważam, tak prywatnie mówiąc, że muzyka po wypiciu soku ze śliwek Globoxa w tej grze to strasznie mi taką muzykę z filmów, w których bohater jest na haju albo coś w tym stylu. Albo krzywe dźwięk. Tak też można. Aha, ja tu mogłem... Ja pierdzielę. Jestem idiotą. Wiem. No dobrze, wiesz. Przynajmniej nie muszę tego ukrywać. I dlatego, ludzie, głupota powinna boleć. Ja bym migrenę przez cały czas. Co to za przekleństwa? To a jest, to nie ja! To jest stream kid-friendly commentary. Nie. Tu proszę bez przekleństw. Gram tu w Raymana. Co z tego, że w Raymanie 3 były przekleństwa? Jakie? Cholera było. To nie jest przekleństwo. Jest. Były kobiece piersi. Niedokończone, ale były. Jeden z żółwiów jest mała szansa, że powie przekleństwo. Ale jakie?
zaczynające się na K. Kurwa. Dokładnie. Mówię ci, ja kiedyś grałem sobie w Remena trójkę i po prostu dla beki po prostu maltretowałem te biedne żółwie. Tak, jestem okrutnym stworzeniem. No po prostu sobie dla beki je maltretowałem. No i nagle tak słyszę: kurwa, mać! Co, ty nie masz co robić? Nie masz co robić ze swoim życiem, cholero! Przetestuję to, kiedy będę robił let's play. Mówię ci, ja chyba cały jakiś odcinek będę musiał przeznaczyć na teksty Globoxa, na teksty żółwi. I teksty Andre. A więc panie i panowie, oto wystuprocentować mi poziom. Ale pewnie oczywiście zabrakło dzięki nam za punktów. Info. The Big Joe. Który nawet jak... Pixel. No. Ty mieszkasz w iglu, czy co? A co? Nie, tak się pytam. Nie. Szkoda. A czemu? Bo mieszkanie w iglu jest na propsie. A co, mieszkałeś? No, próbowałem. I nie wyszło. O, no i znowu naćpany doktor. Nagrać The Lion Kinga? Simba's Mighty Adventure? A. Grałeś w tą grę? Nie. To na SNES-a zostało wydane? Nie, na PlayStation 1. 3D czy 2D? 3D. Pełne 3D. Nie ma żadnych sekcji 2D. To nie wiem. A tak, to jest kolejna nowość, jeżeli chodzi o Raymana. Teraz mam tutaj sterowanie łódką też. A, zapomniałem o jednej rzeczy powiedzieć. Po tym nagle jak zniknąłem. Ja się cieszę, że... A to oczywiście wiem, znowu będę wypominał jakiś dyrdy mały, coś co było dawno. Pomidor, ogarnij się albo spłoń. Albo zgiń. Ale opowiem o tym teraz. Ja się cieszę, że PlayStation 1 i PlayStation 2 nie popełniły, można powiedzieć, takiego błędu jak Nintendo 64 i nie nazywało gier PlayStation 1. No to było dziwne. Grasz w grę Crash Bandicoot PlayStation 1, Gex PlayStation 1. Co tam jeszcze? Harry Potter PlayStation 1 i Komnata Tajemnic. No nie mogły tak nazwać, bo Harry Potter jeszcze wyszedł na inne konsole później. No ta. Bo już nie, nawet nie wsunąć za PC-cie. Albo Rayman PlayStation 1. Bo moim zdaniem, znaczy no, ja nie narzekam, bo niektóre nazwy nawet okej, pasują, ale tak, no, nie wiem, jak Super Mario 64, Gex 64, serio. Ale na przykład Super Mario 64 pasuje. No bo pasuje akurat. No bo pasuje. A ja utknąłem. Tylko co, Super Mario? Co, Mario jest taki super, że aż musi być super? Ale i tak Luigi lepszy. No. Poza tym... O nie, Mario odgapia od Crasha, wyszło w tym samym roku, co Crash 1. Ale czekaj, zobaczę w ogóle, co wyszło wcześniej. Crash chyba w sierpniu, a Mario chyba w marcu. Już wpisuję Super Mario 64 Wikipedia. Tak wiem, gówno mi da. Data wydania, 26 września 1996. Wrześni? Virtual Console, 19 listopada 2006. Chyba Virtual chodzi o DS, ale nie wiem. Nie, o Wii. Chłopie, Virtual Console, DS. Jakbyś gry z Nintendo 64 mógł na DS odpalić, to byłoby zarąbiście. Wiem, głupi jestem dzisiaj, sorry. Rayman, dolej! Dajesz. Aha! Dzięki za info. Szkoda tylko, że tutaj nie widzę, że kiedy gra wyszła. Seria Crash Bandicoot. No,
Ja tylko widzę w 1996 roku. Tak, dzięki za info. Co za ważna Crashpedia? Albo coś w tym stylu? Crash Bandicoot Wikipedia. Tak. Yes! To jest specjalna Wikipedia. Ja, to jest polska Wikipedia. Ciekawe przez kogo? Może przez tego, paintomaniaka. Nie, stary, nie sprawdzaj na polskiej. Zobacz sobie po prostu na Bandipedię i tyle. Tutaj jest data wydania 6 grudnia 1996 dobra, rok. Się zabije. Japonia. Co? 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 Mówię, że po prostu się zabije, bo już nie... Bo utknąłem po prostu. A! Europa 2 listopada 1996, Ameryka 31 sierpnia 1996, Japonia 6 grudnia 1996. Czyli Ameryce wyszedł wcześniej od Super Mario 64. A chciałbym przypomnieć, że Super Mario 64 miał premierę na całym świecie o tej samej dacie. Tylko w Europie został wydany 2 listopada Crash. Oczywiście, tak, zrobię remake Crasha 1. Z moich własnych powodów, ale zrobię, ponieważ gierka jest i tak krótka, jak cholera. No nie, to nie jest... Ten poziom jest nie do przejścia. Albo jestem za głupi. Może kiedyś nagram Sonic Colors, jeżeli mi się uda zemulować znowu emulator. Uda mi się zemulować emulator. Pomidor 2015. GameCube, czyli Dolphin. I Wii. No właśnie. Ale nie wiem, bo Sonic Colors jakoś mi nie chciał chodzić. Nawet, że emulowałem wszystko. Do tego ja sobie kupuję konsolę. Nintendo 64. O, ja bym chciał sobie właśnie bardzo Nintendo 64 kiedyś sprawić. Dobra, ludzie, zmieniamy grę, bo mi się to strasznie znudziło. Co? Mówię, że zmieniamy grę. A, czyli znudził ci się Rayman? Tak. Zagraj w Raymana 1 Advance. Już lecę. No ale fajnie byłoby, ciekawie. Tam byś się nie znudził, tam byś się tylko wkurwiał. Już lecę, już po prostu mnie nie ma, wiesz? Albo młody i nana. Lecisz i już cię nie ma? Nawet nie żartuj. Wiem co. Spyro Season of Ice. Nie, nie chce mi się. Rayman 2.64. Tak. O, bo Rayman... Nie, przepraszam, to z Gexem mi się pomyliło. Gex 3.64. Ja myślałem, że już sobie żarty robisz. Że co? Z nazwy 64. Nie. Co tak dziwnie brzmi, bo Gex 2, 6, nie, Gex 64 i Gex 3, 64. To co, razem to 364? Tak. No to Gex miał tyle części? Serio? Ja nie wiedziałem. Ja myślałem, że to tylko z 3 części. Widać, że ja żyję w jakimś zacofanym świecie. Przecież zapomniałem, że kredka pisze się przez U otwarte. Kredka. Przecież ja żyję w takim zacofanym świecie, że przecież takie coś jest teraz popularne. Przecież zapomniałem, że piksel pisze się przez KS. Mhm. A nie przez X. To piksel popełnia błędy ortograficzne. I muszę mu to wypomnieć. Tak. Jak z piksel gnoju, poprawiaj. Ja przecież robię wszystko źle. No to... widzisz. To masz problem. Nie, 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 nie to, 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 to było zapiekanki, nocne gotowanie. Nie Sonic Heroes. Dodatkowo ten mój zgliczowany launcher. Ej, a zagrałbyś kiedyś taką grę pod tytułem Domowe zapiekanki, nocne gotowanie? Tak. Hmm.
No to może sobie w Sonic World zagrajmy po prostu. Wyspa Wumpa, wyspa... Wyspa, nie wyspa, jest. Głupi jestem, wiem. Wszyscy wiedzą. Ale nie wyzywaj mnie, proszę. Spoko. Nie, no, ty wyzywaj mnie ile wlezie. Będę cię tylko bardziej wyzywał. No to wyzywaj. Spoko. Masz to u mnie jak w banku. Dobra. Zamknę okno, czekaj. Zaraz tutaj wam zmienię resolution, żebyście widzieli. Screen mode windowed, ale resolution. Aha, to jest najmniejsza możliwa. Mam tutaj 1280x720. Down. Jeszcze raz, teraz muszę uruchomić, teraz znikniecie mi jej. Znikniecie ze streama, a dostaniecie Sonic World. Okej, teraz z tego optymizm właśnie i bez tego. Dziękuję bardzo. I gram dalej, nie chcemy się zmieniać nazwy streama. Więc tak, to jest Sonic World, fun game. I pogramy sobie tutaj troszeczkę. Team Sonic nie, zrobimy sobie customowy team. Na przykład Sonic plus Shadow plus Silver. Czyli Sonic 06 team. Security Hall, nie, Honeycomb Hall. Highway. Wiecie co? Aż sobie troszeczkę to pogłośnie by zrobić. Bring it on! Tak, to jest ta plansza, która jest ten speedrun. Ale spoiler. Z czego? Nie wiem. Domowa zapiekanka. Wow. No nie spoileruj tak. Co wolisz, zapiekankę czy... Kiedy? Ale gdzie? Wolę chyba kiedy. Dzięki za info. Nawet się nie dowiedziałem. Nie! Ogólnie Dream Team tutaj do speedrunów to jest w stanie tutaj. Ojej. Czyli ty grasz. Co ty grasz teraz? Sonica Lost World? Po prostu Sonic World. Fun game. A. Ja ogólnie dowiedziałem się, że te 30 FPS-ów, które miałem na filmie, jak strasznie wolno chodziło, to nie jest moja wina, a Segi. Z optymalizacją gry. Po prostu poczekam, aż Sega wyda jakiegoś patcha i wtedy dobra, dopiero jest. Będę nagrywał Sonic Lost World na PC-cie. Wtedy to w sumie każdego będzie nagrywać. Piszcie coś na czacie. Napiszcie na przykład bambus. Nie wiem dlaczego bambus, ale napiszcie bambus. Kotlet schabowy po szwajcarsku. Nie piszcie tego oczywiście. I myk. Chyba nie pobiję mojego rekordu. Lubisz buraki? Nie. Witaj w klubie. A mój kolega lubi, wiesz co, z buraków robić?
kostkę. Bo to był rak. Bez obrażeń, no. Rzecz jasna. Ja wiem, że to jest burak. Nie, teraz możemy. Arbor. Krzywdę mu zrobię. Na pewno nie spędzimy przy tym. Przy tej grze. Jeszcze właśnie tej godziny streamu. Nie ma szans. Tylko tak po prostu jakiś zamiennik, zanim nie wymyślę czegoś innego. Łech, łech, łech. To jest Wikipedia zrobiona przez Paintomaniaka, ta krawa. Serio? Nie, no żartuję, ale podobna tak trochę. Jest na niej wszystkie informacje? Nie. Nawet? Do Crash'a 3 na pewno ci się przyda, jak będziesz komentował Crash'a 3. Są ciekawostki 4, o których nawet ja nie wiedziałem. Kopię, nawet jeszcze nie nagrałem tego. Crash'a 2, a ty już mi mówisz o Crash'a 3. Ale masz przecież gameplay nagrany z tego, co słyszałem. No, gameplay mam. No to, ale... Słucham. Koleżko, ty masz czas na gawędki? Jedziesz, kurde, z testami. Ale miałem z tobą jechać gdzieś. No pojedziesz, to tymczasem testy popisz, likuj, może się uda w końcu, no. Teraz powinien tobie dać priorytet, a nie, ty jeszcze powinien jakiś to, co za psy. No ja powinien tak robić psy, gdyby nie zdał. A nie masz nic innego do roboty, tylko się nauczyć. Dobrze, no. Rozumiem. No, to będzie chciałbym, żebyś ty to uczował. No. Musisz się uczyć. Więc lecie, teraz żadnych let playów nie będzie, bo Pomidor będzie musiał się uczyć. Uczyć, żeby stary, bo to jest dla ciebie teraz kurde szansa, żeby... No to jest jego szansa. Rozumiem cię. Ja pojadę sam, ale ty masz w tym czasie siedzieć się uczyć, ja pojadę sam, ty masz się w tym czasie uczyć. Na to tylko czas później, żeby zaliczyć. No więc ludzie, widzicie. Pomidor musi się uczyć. Bo inaczej... Bo ja się co? Będę miał przypał. No dobrze, przecież będę się za chwilę. Tata powiedział, żebym został. Za 10 minut będę ten. To było takie nie fair. Ty jesteś szybki, 2 na 5. Nie. A je lamie, a je lamie. Lamus. A żebyś wiedział. No. I co, bo mi tak powiedziałeś, że teraz czujesz się lepiej? Czujesz się tak. Bardziej dowartościowany? Tak sądziłem. A idźcie. Okej, nienawidzę jak się kamera zmienia w grach trójwymiarowych. No to jest głupie. Bardzo... Bardzo... Bardzo nie wnerwia. Kterech. Pixel nie zrozumiał. Co? Kter. Ja nawet cię nie słuchałem. Kter. A co to znaczy? Nie wiem. Pixel nie zrozumiał. Co to znaczy? Nie wiem. Kter. Co? Dobrze. Jak ty możesz lamić ksiądzika? Wiecie co, przyłączamy grę, bo ta gra jest głupia i w ogóle... I dostał pocisk od... Dobra, teraz prawda? Pytanie... Przyznaj się. Do niczego się nie przyznaję. Przyznaj się. Sorry, w co ja mam zagrać? Kurwa. Okej.
Ale co chyba będzie trudne do zrobienia. To no, pograjmy w tą grę, która jest bardzo fajna. Options. Dołe. Jak najmniejszy. O. I teraz, teraz możecie ludzie wrócić na stream, jeżeli chodzi o czat. Teraz. Co? Myk. I... Myk i... Kurde, to... I myk. Tada! Myk. No właśnie. I teraz będziemy grać w grę o nazwie Grapple. To trochę przypomina Spidermana. Pomidor chyba powinien polubić tą grę. Skojarzę tą grę. Grapple czy Spiderman? To. A skąd? Kolega grał na kompie. Aha. Krapi past. Shit. Jesteś krapi pasta. Shit! Nie! Pomidor, czemu? Czemu zlamiłem? Tak. Czemu nie trafiłem? Bo tak. Ale czemu? No bo taki jest twój los, Los Angeles. A jesteś śmieszny. Wiem. Jaka lama, jaka lama. Kurde, mol. Reklama, jak naprawdę lama. Dzisiaj nie mam. No nie! Naprawdę dzisiaj nie, dzisiaj nie jest mój dzień nagrania. Dlatego lepiej wyjdźcie z tego live'a, póki jeszcze możecie. Bo prowadzący tego live'a będzie teraz lanił od tego momentu cały czas. Spokojnie, spokojnie, jak na wolni. Napierno mi powoli. Jaka lama, jaka lama. Dobra, tepajcie się. Pomidor, kiedy Sonic Genesis? Co? Co? Tu jaka lama. A tu proszę. Co? Nie ma takiej gry. Serio, bo ostatnio widziałem na, u jakiegoś youtubera. Ale coś jakie ostatnie? Ale no Niku nie mogłem zapamiętać. Coś tam chyba z zupą było. To było związane. Ale to chyba było w marcu. Ale nie pamiętam. A czego ty nie pamiętasz? O co się chodzi? Nie pamiętam, kiedy tą grę nagrałem. Tylko jeden odcinek, ale jaki. Aha, czyli jak ją nagrałeś. No. No skasowałem. Dla dobra wszystkich. Balamiłeś. Bo by zostali, że tak powiem, brzydko mówiąc, obsrani rzadkim gównem. Z mojej strony. Mek. Wiesz? Nie. Co się pierdol? Ale jesteś miły. Wiem, to jest kulturalny life. Tak, bardzo. Cultural level art. A w święta dopiero będę sypał live'ami. Ho, ho, ho. Słucham. Co? Nic. Sucharami. Ty myślisz, że ty kurwa jesteś śmieszny? Tak. Cię kurwa mylisz. Tak, uważam, że jestem śmieszny. Czekaj. O, teraz wchodzi na suchary.pl. A ja wsięto sobie parę soników na Wii kupię. Bo Wii ogólnie dostanę. A za pieniążki, które dostanę, kupię sobie te parę soników, czyli 3 właściwie na Wii. A w przyszłym roku planuję sobie kupić DS-a. Ty kurwa jesteś, aby krytykować innych potrafisz. Tak. Ale nie zrozumiałeś.
Nie zrozumiałem w ogóle. Kim ty kurwa jesteś, aby krytykować innych potrafisz? To za nie miało sensu. Wiem. I w przyszłym roku prawdopodobnie będę sobie kupował konsolę Nintendo DSi XL, ponieważ ja sobie nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie grać w gry z DS-a na takim malutkim ekraniku, jakie są na jaki ma DS-a. DSi. Ale XL? No. No, czyli ma bardzo duży wyświetlacz. No. Ja po prostu poradziłem się na grupie znawców konsol Nintendo i polecili mi najbardziej z dużym ekranem to DSi XL. No i wychodzi na to, że po prostu będę kupował DSi XL. To bardzo dobrze. Tak. I jeszcze to już w jakiejś dalekiej przyszłości, ale planuję też sobie kupić taką jakby konsolę. Stryk. Nitro S Capture. Czyli po prostu dzięki tej konsoli, taka właściwie to jest pseudokonsola, można grać w gry z DS-a i Game Boya Advance praktycznie w 720p na telewizorze. A najlepsze jest to, że to ma takie same wyjście jak Wii, więc spokojnie bym mógł to nagrywać Avermedium, co? Pixel, co? Kiedy let's play z tej gry? Nie masz się nawet. Ale nie z tej. Z tej, co teraz na live'ie. Z grapu? Nie wiem właściwie. Nie jestem pewien. Teraz, zamiast Modinany, zrób teraz. Nie, zamiast Modinany będzie Rayman 3. Nie. Tak. Nie. Z grapu to właśnie się zastanawiałem, czy nie zrobić Let's Play'a właściwie. Trudno tak da. A w ogóle, wracając do tej gry, której nie miałem się wymawiać imienia, to w którymś odcinku mówiłeś, że zrobienie Let's Play'a z tej gry to był zły pomysł. Twoja tak. Twoja teoria się sprawdziła. No. Mogłeś się bardziej przygotować do Let's Play, wiesz? Jak? Przepraszam cię bardzo, mogłem przygotować się na Let's Play z takiej gry. Nie wiem, post komentary. Post komentary, chyba cię... Ja zrobię z tej gry Let's Play i to post komentary. Spoko. Ale nie teraz. Dobra, live jest świadkiem. Ja specjalnie tego live'a zaploduję na YouTubie. To będzie jedyny live, który zaploduję na YouTubie z serii Newborn, żeby tylko powiedzieć, że będziesz robił Let's Play z Modinami. Mhm. Ale czekaj, tamte live'y też masz udostępnić. Nie, udostępnię tylko ten, bo ten ma dla mnie korzyści. Ha, 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 a co zresztą? Co zresztą? A reszta? Co, reszta się nie liczy, bo co, bo gorsze live'y? Tak, poza tym nie zapisałem ich. No to zapisz ten. No ten zapisuję i dlatego go wstawię. I zrób odcinek pierwszy. Nie, bo już to jest 14. No i co? To się będziesz tłumaczył, co się stało z resztą odcinku. Wiesz, co właściwie to sobie zmienię nazwę tego live'a już. Żeby wiecie, nie było. Co, bo miałem to w dupie w sumie. Dawanie wam tamtych live'ów, bo one były do kitu. Kim ty kurwa jesteś, aby krytykować innych potrafisz? Crapple Boy, no dobra. Nie wiem, czy to jest ta gra, ale... Zaraz będę robił. 5 minut. Co będziesz robił? Komu? 5 minut. Last message 8 minut temu. Przecież ja nawet nie dawałem. A dobra, to chyba... Oj, to będzie bardzo trudne. Syp, stryk. No nie. Ten skok to na serio będzie bardzo... Jestem idiotą. Ja nie mogę. Obok tego skoku na ekranie było pokazane, jak to zrobić. Jestem idiotą. No. To dobrze, że chociaż się wszyscy z tym zgadzamy. Okej, myk. Myk.
Uuuu. Przedobrzyłem. View. Prawie spadłem, ale się uratowałem. Okay. Nie, nie. Co? Zibonka. Co z Zibonka? Spierdalaj. Co spierdalaj? Co? Jajeczko. Wiesz, co ci powiem? Nie. Że musisz się uczyć do egzaminu. A. Nie. Czyli nie musisz. Że jesteś słaby. Wiem. To nie jest żadna nowość, powiem ci szczerze. Nie odkryłeś Ameryki, Sherlocku. Co? Nie odkryłeś Ameryki, Sherlocku. Odkryłem. Ducha nie odkryłeś. Ale od dupy strony. Tak. Odkryłeś Indię, nie Amerykę. Co? Odkryłeś Indię, nie Amerykę. Odkryłem ciebie. Nie. Ehe. Broń Boże. Jest. Checkpoint. Trochę kiepsko. Hej. Kup se klej. Wypierdalaj po klej. Myk. 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 O, oh, shit. Ups. A co to? Jakaś kupa. I taka kupa kupowata. Co ja zrobiłem? I myk. Tak to się robi, kurde. Team Chaotix. Wy kurde. Bix. Team Chaotix. Pixel to gips. Tak. Ej, chodziłem kiedyś w gipsie. Co? Chodziłem kiedyś w gipsie. No to widzisz. Miałem złamaną nogę. I jakie było twoje uczucie? Fajne? Zarąbiste, bo przez miesiąc nie musiałem chodzić do szkoły. To połam się znowu. Chciałem. To próbuj. Chciałem znowu sobie złamać nogę, ale się nie udało. To może ja przyjadę tam do ciebie i cię połamię i pojadę. Spoko. To podaj adres. Spoko. No, jaki? Spoko. 666. Tak. O której mam tam być? O godzinie 6 i 60 minuta. Okej. Okay. Będę punktualny. Hugo, Hugo. I myk. Ja nie zrobię, ja nie zrobię. Tak. Gość, który tutaj parkury w Minecraftie przechodzi. Speedrunuje nawet. Nie przejdzie, nie przeszedłby czegoś takiego. Wiesz co, połączy przyjemne z pożytecznym. Co? Zestrasz się. Nie, będę z tobą gadał i robił test. Aha. To w sensie też jest tym przyjemnym. Ja jestem tym pożytecznym. Ty jesteś tym przyjemnym. Ej, weź tak nie gadaj, zaraz będą o nas mówić, że jesteśmy gejami. Dobra. Czy manewr zmiany pasa ruchu był sygnalizowany prawidłowo? Nie. Nie.
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazd w jeden ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2. Tak, ogólnie taka mała ciekawostka. Ja 8 razy podchodziłem do testu na znania na kartę rowerową. Nie zdałem. I zdałeś? Nie. A ja mam kartę rowerową. A ja nie. Wolę spacery, okej? Okay? Co? Wolę spacery. Nie będą mi tu jacyś mówili, że jak ja mam żyć. Czy kierowcy w tej sytuacji mogą skręcić w lewo na skrzyżowaniu? Shit. Mogą. Czy kierujący powinien dbać o czystość szyb w pojeździe? No tak. Pixel, czy w tej sytuacji należy zastosować zasadę ograniczonego zaufania? A co znaczy a co znaczy zaufanie? Nie znam tego słowa, sorry. Spoko. Czy kierującemu zabrania się wjazdu za sygnalizator w tej sytuacji, gdy chce skręcić w prawo? No bo jest czerwone światło. No to nie wiem. Czemu tu nie ma pytań typu, czemu kierujący nie może pić alkoholu podczas jazdy? Bo wtedy się będzie za dobrze bawił. Czy na tym skrzyżowaniu możemy skręcić w prawo? Nie. Można skręcić w lewo. Znak ten informuje początku drogi ekspresowej. Owszem. Taka mała ciekawostka. Ogólnie rzecz biorąc, ja dzisiaj na tych egzaminach, nie? To ja tam zapomniałem jednego znaku, ja sobie zobaczyłem na tą tablicę nawet, że nie można było. Cheatowałeś. No. Ja, widzicie. Pomidor po prostu jest jednym człowiekiem, który ma kody do życia. Skrzyżowanie kierujące pojazdem 1 ma pierwszeństwo pod pojazdem 2. Holy moly! Borys, cicho sieć. Borys szuka żony. Ty, Borys. Czy widząc wyjeżdżający z zatorki autobus, powinniśmy zmienić pas? Tak. Nie, bo on jedzie innym pasem. Ale słucha. Czy zachowamy się prawidłowo, zwalniając na widok wyjeżdżającego z posesji pojazdu? Tak. Kierujący pojazdem zbliża się do skrzyżowania. Owszem. Nie, ustępuje pierwszeństwa, ponieważ wszystkie samochody mają go z prawej strony. Ponieważ nie lubi ustępować. Znak ten oznacza, że kierujący musi się przed tym znakiem zawsze i bezwzględnie zatrzymać. Nie. Tak. No to nie czy tak? Sorry, próbowałem być mądry. Naucz nas, jak się jeździ samochodem. W ruchu pieszym możesz zaparkować samochód na chodniku, pozostawiać odstęp 2 metrów. No tak. Ja pamiętam, że zrób streama, jak uczysz nas jeździć samochodem. Zrobię streama uczącego egzamin. Ej, to jest dobre, ty. Będzie interaktywny stream. O, ludzie ci będą mówić, co nas zaznaczać, a później ty zrobisz to, co oni chcą. A potem będę słuchał, pomidorowy, przy ciebie oblałem. Przy ciebie znowu nie znam na kartę rowerową. No daj spokój, pomidor, przy ciebie nie potrafiłem włączyć w sprzęgła. Co jest sprzęgło? W samochodzie coś takiego. Co ci pozwala zmienić biegi. To jest samochód. Takie auto. Aha, co to jest auto? Ty. Jestem autem i mam sprzęgło. No, to sprzęgło pomiędzy dwoma takimi narożnikami małymi. Ale się czuję teraz ważny. Po jakim czasie od znieczulenia zęba można prowadzić samochód? Po godzinie. Jakie pytanie! What the fuck? Co? Po jakimś czasie od znieczulenia zęba można samochód prowadzić? Ja pierdzielę, jakie pytanie. W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym po
mnięciu znaku będzie mógł jechać z maksymalną prędkością 120, bo się zmniejsza. Przyczyna stoczenia się pojazdu jest zbyt późno zwolniony hamulec ręczny, zbyt wcześnie zwolniony sprzęgło, zbyt wcześnie zwolniony hamulec ręczny. Wow. To chyba nawet teoria względności jest łatwiejsza do ogarnięcia. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli minus 10, rowerów lub wózków rowerowych minus 5, pozostałych pojazdów minus 3. What the fuck, to żeby sterować autem, musisz umieć matmę? Nie wiem. Następstwem wycieku płynu z cylinderka za zacisku hamulcowego jest wzrost siły hamowania, zapowietrzenie hydraulicznego układu hamowania, w konsekwencji zanik siły hamowania, wzrost skuteczności hamowania. Wow, widzicie, pomimo nas to nawet uczy mody, jak tu o cylinderku jakimś. W tej sytuacji dopuszczona prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi, wydaje mi się, 69. Że 70 km na godzinę, ale jest tutaj 60 i 90, ale ja zaznaczę 60, bo będę mądry. To 69. 69 jest zawsze ze mną odpowiedzią. No? Strzelasz. Nie strzelam. Sam robię. Wiem, ale... Ale ja nie strzelam, bo ja tu myślę nad tym. No, ja mu pomagam. Jezus, ja nie kumam mojej mamy. Ja nie kumam nauczycieli. Łączmy się w bólu. Pray for Paris. Wow. Nie. Jeden serio dzisiaj nie powinien grać w gry. Co? Ja chyba nie powinienem dzisiaj grać w gry. Siema, Kapibar. Cześć, Kapibar. No nareszcie jakiś widz tutaj porządny przylazł. Przyszedł, przepraszam. Większą skuteczność hamowania można uzyskać. To co za gra? To jest gra o nazwie Grapple. Czyli właściwie chwytaj się. Przetłumaczyłem z polskiego. Cześć, Kapibar. Większą skuteczność hamowania można uzyskać przez hamowanie na granicy pierwszych objawów poślizgu kół, na spadku hamowanie pulsacyjne, na śliskiej nawierzchni hamowanie silnikiem. A i nie zwracaj zbytnio uwagi na co pomidor mówi, chyba że właśnie zdajesz egzamin jazdy. Twój wynik 67%, 50 punktów, wymagane minimum, serio? 91%, 68 punktów na 74 możliwych, wynik, niestety wynik negatywny. Wow, z moją pomocą ci nie wyszło. A ty tam się. Ja nie wiem, jaki ty uczeń jesteś, jak ci nie wyszło. Jakiś słaby. Negatywny. Chyba. Negatywny uczeń. Rodziłeś się w negatywie. Czy w tej sytuacji manewr został wykonany w sposób właściwy? Nie wiem. Chyba tak. No tak. Ja jestem rolnik, rolnik. Ja tu tylko na chwilkę jak coś. Spoko, przeczytałem to jakieś 10 minut temu. Ile? Tyle. Kłamałem, żebyś się zdziwił. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 przejeżdża ostatni. Owszem, bo ma znak ustąp pierwszeństwa przejazdu. Jeps. Czy w tej sytuacji kierujący, który na skrzyżowaniu zamierza skręcić w prawo, ma pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi z lewej strony? Tak. Znak ten ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu występującą po obu stronach. Wow. Oh shit. Na tym skrzyżowaniu kierując pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwo pojazdowi 3. Jo. Czy przejeżdżaj? Ta gra nie ma muzyki, czy ją wyłączyłeś? Włączyłem ją, ale mogę włączyć właściwie. Czy przejeżdżając przez skrzyżowanie sąsiednim środkowym pasem kierujący zachował się prawidłowo? Tak. Aczkolwiek nie. Znak ten zakazuje skrętu w lewo. No tak.
bo masz tam taki kółeczko i lewą strzałkę przeciętą. Windows, co ty grasz? On gra w tak zwane życie, czyli musi zdawać egzamin na prawo jazdy i mu to za grosz nie wychodzi. Bo jest negatywnym uczniem. Sorry, to ja mam frekwencję poniżej 60%. A ja mam frekwencję 100%. A ja 60%. Dokładnie, jest ta, moja reakcja. Więc mówię ci, ja miałem 100% w pierwszej i w drugiej klasie. Jeżeli chcesz się nauczyć jak jeździć samochodem, to słuchaj, Pomidora, jeżeli już umiesz jeździć samochodem, albo po prostu patrzyłeś jak twoi rodzice to robią, to właściwie to ci wystarczy, bo od Pomidora się nie nauczysz. Bo on jest negatywnym uczniem. Mówię ci, ja dałem mu ściągać ode mnie, ja mu podpowiadałem, a i tak dostał, a i tak jest negatywnym uczniem. No nie wiem, co on robi, co on śpie. What the fuck? Czy za tą tablicą należy zmniejszyć prędkość do prędkości dozwolonej w obszarze zabudowanym? Yes! Czy w tej sytuacji kierujący są zobowiązani do jazdy wprost? Która mi się zepsuła. Widzimy, na pewno gdzieś pałeś coś. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwo pojazdowi 3. Tak. Czy w tej sytuacji kierujący skręcając w lewo musi ustąpić pierwszeństwo wyłącznie pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony? Tak. Nie. Znak ten jest znakiem ostrzegawczym zbliżającym się do przejazdu kolejowego bez zapór. Nie. Bez trzymanki, bez trzymanki. Jeszcze to było 85%. No. Widzisz, ja potrafię połączyć dwie rzeczy na raz. No. Dwie rzeczy na raz, dobra, rozumiem. To jest taki dorosły żarcik, co nie? Co? To jest taki żarcik dla dorosłych, co nie? Pewnie, jo. Czy wolno zatrzymać się przed tym znakiem? Yes. Nie. Spierdalaj. Spierdalaj. Na tym skrzyżowaniu kierowcy pojazdowi 1 dostępuje pierwszeństwo pojazdowi 3. No tak. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być przeprowadzane przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydmuchiwanym powietrzu, wyruchanym. To termometr. Przez badanie źrenicy oka tylko na komisariacie policji. Poprzez termometr. No, sam jesteś termometr. A żebyś wiedział. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ofiarami badaniu na zawartość alkoholu w organizmie poddawany jest kierujący pojazdem uczestniczący w wypadku. Poddawani są zawsze wszyscy pasażerowie pojazdu uczestniczącego w wypadku. Poddawani są wszyscy świadkowie wypadku. Stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów wyruchanym przez termometr. Co? Wyruchanym przez termometr. Co? Ej, stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów u poszkodowanych wynosi? Jaki stosunek? A weź tam się cicho. Stosunek ja się tylko grzecznie pytam. Do ilości sztucznych oddechów poszkodowanych wynosi? Ja się grzecznie pytałem. Ale szybko, bo mi czas mija. Nie wiem. Napisz, nie wiem. Ty się lecz. Ty się lecz. Już się leczy. Jebał cię pies. W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi... Jaja. Ty się cicho. Ciebie o nic nikt o zdanie nie prosi. Taki miły. Biorę świadkiem, że ty jesteś niemiły dla ludzi. Wiesz co? No już striptease będzie. 10 tysięcy kilometrów na godzinę! 88 miles per hour! Nie no, właściwie 88 miles per hour to trochę więcej niż 1000 km. Która z tych lampek kontrolnych? A, to ja wiem już. A, czyli żadna.
siedź cicho. Wykonując resuscytację po szkodowanego wypadku drogowym powinieneś przyjąć pozycję klęczącą. Na marynarza. I jebał ci pies. Międzynarodowe prawo jazdy jest ważne tylko z krajowym prawem jazdy. Samoistnie potwierdza posiadanie uprawnienia. Jest ważne na terytorium państwa, w którym jest je wydano. Zaświecenie się w czasie jazdy samochodem osobowym lampki jakiej barwy może wymagać przerwanie jazdy interwencję. Czerwonej. Kierujący zespołem pojazdów o długości przekraczającej 7 metrów, chcąc zachować zgodny z przepisami odstęp większy niż piksel od pojazdu, powinieneś pamiętać, że odstęp zależy wyłącznie od prędkości, z jaką poruszasz się. Odstęp powinien umożliwiać wyjechanie pozostawioną lukę wyprzedzającym cię pojazdom. Odstęp zależy wyłącznie od warunków pogodnych. Zgłaszam protest. Jeżeli coś, jeżeli jakaś jest odległość piksela, to zależy jaka jest panna dziewczyna. Zjeżdżając z drogi ekspresowej możesz zahamować w dowolnym miejscu na drodze przed pasem zjazdu na pasie zjazdu. Okej, okay, chwila prawdy. To jest koniec. To już było ostatnie pytanie. Ile jest pierwiastek Sonika, to jest Tails. Aby przejść do wyników, kliknij dalej. A ja kliknę powrót. No nie, twój wynik 64%, 48 punktów, wymagane minimum 91%, 68 punktów na 74 możliwych. Wynik niestety, wynik negatywny. Stary, ty masz chyba jakiś problem ze sobą, no bo ja ci podpowiadam tutaj, a ty mi tutaj jeszcze mówisz, że to zostajesz mniej niż 65 punktów. No. Może zostajesz jakiś problem ze sobą. Też. Ciebie Bono. No mój pies. No. Powiem ci, że ja mam suczka, a nie psa. No to masz problem. Nie no, dobra, mam suczka i psa. Też. Masz problem. Sibonka. Sibonka. Jebał cię pies. Wiesz? Nie. Okej. Chłopie, ja stroiłem salę gimnastyczną tylko po to, żeby się jakieś bachory bawiły na jakimś zabawie Andrzejkowi. Dobrze. No kurwa. I robiłem to przez jakieś 2 godziny. To jeszcze lepiej. Tak. Wspinałem się na niestabilne stoły tylko po to, żeby zawiesić... tylko po to, żeby zawiesić serpentyny na z tych... na obręczach do kosza. Przez co prawie się waliłem raz. No i później byłem tak padnięty, że ja pierdziałem. Czy kierując dojrzeć do skrzyżowania nie jest obowiązane zachować szczególną ostrożność? Owszem. Nieśmieszna historia. Poszedłem do zoologicznego po granula dla gryzoni, dali mi rybę. Chłe. Nie no, śmieszna historia. No to taki przypadek, że dali ci rybę, że po prostu dali ci rybę, powiedzieli, żebyś... Chciałem kupić klawiaturę, dostałem gówno. To jest śmieszna historia. Chciałem kupić klawiaturę, dostałem w pierdolę. Chciałem kupić psa, dostałem kota. Chciałem kupić lek na alergię na sierść od psa, dostałem psa. Chciałem kupić coś do picia, dostałem piksela. Ej, to jakby to kobieta powiedziała, to byłoby fajnie. Ha, gej!
Co? Przecież mówię, że jakby to kobieta powiedziała, to byłoby fajnie. Jak ty to powiedziałeś, to trochę nie fajnie. Chciałem kupić raka, dostałem raka. A ja mam raka, który ma raka. A ja mam raka, który ma cancer. A ja mam raka, który ma raka, który ma jeszcze mniejszego raka. Ja mam raka, który ma cancer i pozdrow dla kumatych. Nie tylko pojazd do widła. A czemu nie tylko? Czy na autostradzie wolno wykonać manewr cofania? No oczywiście, że nie. No można. Tylko wtedy zabierzesz z jakieś 10 osób. Jaka świnia. Świntu. Jesteś z siebie dumny? Ja pierdolę, ogarnij na mną. To nie ja! Nie wcale, ja. Tak! To ty już nie wiesz, co ty robisz. Tak. Ty masz jakieś zaniki pamięci, ją. Tak, mam. Mam pamięć jak złota rybka. Jeśli coś ci w tym przeszkadza, to wszystko sorry. Wyjaśnię. To wszystko wyjaśnię. Dzięki. Jestem tylko miły, sorry. Jestem tylko miły. To ja to od takiego bycia miłym to jestem ja. Dobry żart. Właśnie mówię, że od takiego bycia miłym to ja tu jestem akurat. Dobry żart. W tej sytuacji kierowcy pojazdem jest ostrzegany o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch w jednym kierunku. Nie, bo dwa kierunki. Nie. To jest kara boska za to, że się nie uczysz te prawo jazdy. Czy w tej sytuacji... Jestem za młody. Gdy po lewej stronie jezdni znajduje się droga dla rowerów, rowerzysta może korzystać z jezdni? Tak. Nie. Może. Niebotwór. Co? Gówno. Ej. Upsy klej. Czy kierujący w tej sytuacji mógł zatrzymać się za przejściem w miejscu, które nie otworzy. Nie! Tak. Best parkour ever, best parkour ever, best parkour. Parkour. Już zmniejszyć prędkość. Tak. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem 2. Zależy, jaki pojazd 1 ma obieg. Aha. Zależy, czy ma słek, czy nie, po prostu. Aha. Który z wymienionych czynników może ograniczyć pole widzenia kierującego samochodem osobowym? Palenie papierosów, palenie tytoniu, palenie marihuany. Z Sibonka. Nie, no pomogłem. Gówno, prawda, odjęto mi jeden punkt. To nie moja wina, że nie umiesz ściągać. Spierdam. Nie myślisz, że byłeś od razu taki niemiły. Ja tu ci pomagam. Przez ciebie nie znam. Tak, przeze mnie. Nie moja wina, że masz czas na pogaduszki, a nie na, nie na naukę. Ha. Yeah. Ale jestem po prostu zajebisty. Znak umieszczony pod sygnalizacją zabrania kierującemu pojazdem na... Lecę!
na kaca. Jeżeli ofiara wypadku po odzyskaniu przytomności chce iść do domu, to należy ją puścić. Namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną, podać jej coś do picia, środki przeciwbólowe, pozwolić jej odejść do domu, zalecając wizytę u lekarza. Myśleniem wyjebane. Jest taka opcja? Co? Jest opcja myśleniem wyjebane? Nie. A to jest specjalnie dla Pixela. W jaki sposób sprawdzisz przytomność u poszkodowanego dorosłego? Chwyca poszkodowanego za barki, lekko potrząsając, zapyta na przykład, co się stało? Poklepię go po twarzy, poleję zimną wodą. Oczywiście, że poklepię go po twarzy. Sam się klepię po twarzy. Okej. Okay. Uwaga, oto prezentacja mojej zdolności. Zobacz sobie teraz na kamerkę na live. Jak zabezpieczysz otwarte złamanie nogi? Przełożysz watę, wyprostujesz nogę, czy usztywnisz dwa stawy? Zamknę ją po prostu. Siedź cicho. Opony w samochodzie osobowym powinieneś wymienić, gdy wysokość bieżnika wynosi 2,5 metra. Milimetra? Wysokość bieżnika wynosi 4 mm. I naprawdę. No nie, 54%. No coraz gorzej. No. Uff, ty. Nie, sypiam. 54. Ale nie, nie trafię. Nie trafię. To było takie nie fair. Sam jesteś nie fair. To było takie nie fair jak testy pomidora. To było takie nie fair jak umiejętność rozwiązywania testów pomidora. Z si bąka ci powiedziałem. Nie moja wina, że nie umiesz rozwiązywać testów. Powiedziałem ci do kurwy nędzy z si bąka. Tak, po co od razu te przekleństwa? Jesteś w końcu cywilizowanym człowiekiem, więc po co ci te przekleństwa? Jestem małpą. Aha. Chyba wiesz, Kapibar, co zrobisz na jego filmie. Jak będziesz pisał jakiś komentarz. A zresztą sam to zrobię. Następny pogadajmy z Michałem. Albo z Michalsem. Jak to woli właściwie? Niektórzy wolą Michols, niektórzy nie. Na przykład ja. Z Sibonga ci już powiedziałem 10 razy. No sorry, stary. Sorry, my friend. Life is brutal. Twoje tak. No wiem. Myślisz, że przez 15 lat tego nie zauważyłem? Tak, tak myślę. Źle myślisz. Co wskazują na to twoje testy? Depresja związana z znakami jest zawsze depresja. Zjebałem. Mogę ominąć ten pojazd? Tak. Nie. Mógłbyś przejechał ludzi do mnie. No właśnie. Ale jeśli chcę przejechać ludzi. No to zaliczyłeś z wynikiem negatywnym. No czemu? Bo zabijasz cywili. No i co z tego? Jak cywile mi są winni 500 zł i mi nie oddają w terminie? Mam prawo? Patrzcie, teraz to ignoruję. A wcześniej chciał pomocy. Ty weź, kurde, ogranicz te dragi. Graj.
ale o co ci chodzi? Ty weź skończ, bo jesteś kiepski w tym. Ale z czym? Z wymyślaniem faktów. Jakich faktów? O co ci chodzi? Łączysz fakty od dupy strony. Ja wszystko łączę od dupy. No widzisz. Jakiś ty... Wiem. I za to mnie ludzie kochają. Ha. Ha. Czy rowerzyście poruszającemu się drogą przeznaczoną dla rowerów i pieszych nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności? Tak. Tak, bo rower może ciebie przejechać. Nie przejechał. Czy na autostradzie ustawia się trójkodostrzegowczy w odległości 100 metrów? Yes. Nie. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1, 2, pierwsze jest przed pojazdem 2. Śmiałem się, jakby się okazało, że wszystkie moje odpowiedzi były poprawne, ale tylko twoje były negatywne. Czy mogę wyprzedzić pojazd przede mną? Nie, nie możesz, bo przejdziesz cywilnie. Tak. Możesz, wszystko możesz. Największe ryzyko poślizgu podczas czy ja zrobiłem? Kara boska. Co ja zrobiłem? Skrzywiony wyklucza ruch pojazdów na drodze. Skrzywiona rura wydechowa. Uszkodzony resor, porysowany lakier. Porysowany lakier przez cywili, którzy zapomnieli jak się nie wykrwawiać. Czy podczas jazdy autostradą należy stosować szczególnie ułożenie na kierownicy. Tak powinniśmy je trzymać poniżej poziomu pasa osi kierowcy, tak trzymając obie ręce na godzinie 12. Nie, zasada ułożenia rąk na autostradzie jest taka sama jak na pozostałych drogach. To co ty w aucie powinieneś mieć zegar jeszcze? No. What the fuck? Głupie pytanie, głupia odpowiedź. No stary, no jak mówisz, że masz ułożyć ręce na godzinie 12. Ręce, godzinę na przykład. Jako. No właśnie. Na godzinie 12, to co ja mam zegar nosić ze sobą? Może? Pas bezpieczeństwa jest zapięty prawidłowo, gdy posiada odpowiedni luz, aby w razie zderzenia nie uwieźć pasażera w aucie. Ma właściwy naciąg. Jego obojczykowa znajduje się możliwe blisko szyi i bezpośrednio się z nią styka. Kierowca prowadzący samochód osobowy w obszarze zabudowanym może korzystać z nawigacji, która podaje informacje na temat fotoradarów, odpiąć pasy bezpieczeństwa, korzystając z telefonu komórkowego bez zestawu głośno mówiącego. Tak. Osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami powinna niezwłocznie powiadomić organ wydający prawa jazdy o zniszczeniu prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność, utracenie paszportu, zakupie pojazdu poza granicy kraju. Ja się go zgubiłem. To masz problem. Jaki odstęp powinieneś zachować podczas wybijania przeszkody? Przynajmniej 1 metr, bezpieczny 2 metry. Jeżeli to kobieta, to jak najmniejszy. W jaki sposób zabezpieczysz miejsce wypadku samochodowego, ustawiając trójkąty ostrzegawcze? Dziękuję, oglądam. No, no i dobrze, Kapibar, no czuj się wyjątkowy. Ja się cieszę, że chociaż ty oglądasz właściwie. Myślałem, że nikt tego nie będzie oglądał znowu. Psst. Jaki dźwięk powinien wydawać sygnał dźwiękowy w pojeździe? Klakson. Ciągły... Nie, nie porno. Ciągły i przeraźliwy, zmienny, modulowany, przeraźliwy. Jak piła. Jak w filmie Piła. Został rozrywany flaki. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila. Wtedy, kiedy pojechaliśmy do Rosji. Wtedy mówi się. Potok tętniczy zaopatrujemy w pierwszej kolejności
opaskę zaciskową poniżej miejsca zranienia, opaskę zaciskową powyżej miejsca zranienia. Co? Podpaskę zaciskową? No. A jaką podpaską? Co ci chodzi? Opaską, czubie. A, opaską! Dobra. Seriously? Po prostu tak zrobić. Ja też myślałem, że ty mówisz o podpasce. Ty tutaj do mnie o jakiejś masce mówisz. I co to ćpało? Piła i nie wypiła. No właśnie. Taki jest problem z tymi kobietami. Ale bym się teraz zawstydził, gdyby jakaś pani, gdyby nagle jakimś szczęśliwym trafem jakaś pani przyszła na stream. I by usłyszała, co ja mówię. To byś się szczerze zawstydził. Ha. Nieśmieszne. Piła i nie wypiła. A nie, no sądzę, że gra jest fajna i można z tego zrobić let's play. Szczerze. Skiły? Tak, skiły. Szczerze to nigdy piły nie oglądałem, ale dobra. Ale proszę mi tutaj nie smarkać. Po prostu tego się nie da inaczej nazwać, tylko po prostu niewychowany kurduper. Pojner, będzie dziś, pogadajmy z Michałem. Teraz powiedziałem. Co? Pomidor, czy będzie dzisiaj, pogadajmy z Michałem? Kto pyta? A, nie, dzisiaj nie, nie wiem kiedy będzie. Kto pyta, nie błądzi. A kto nie pyta, to dłużej żyje. Zrobię ten filmik. A kto nie pyta, dłużej żyje. Siedź cicho. Nie. Tak. Nie, to jest mój stream, nie możesz mi rozkazywać. Mam prawo. Ty jesteś tylko marnym pikselem. Zezwól na chwilę. Ludzie, jak widzicie, piksel ma w dupie takie coś. Tak. Ja też wiem, że tak. Ale co tak? O! O! Wszystko działa. No nie, no znowu ten piksel wrócił. Wiem, też go nie lubię. Nie mam nic do niego, ale... On ma jakieś zrobione w ogóle filmy. Siebonka. Właśnie, z siebonką w ogóle. Kamerka, nie. Co kamerka? Nie działa? A! Ups. Kamerka, nie! Okej, okay, teraz jest okej, okay, chyba. Weź się ogar. Nie. Jestem.
Ogólnie ta gra to jest świetna do ćwiczenia sobie refleksu. Polecam się Pomidorium. Okej. Do ćwiczenia sobie refleksu, więc taka jest idealna ćwiczenie sobie jakichkolwiek speedrunów. Okej. Wow. I soundtrack też jest całkiem... Dobra, idę na YouTube. W sumie ja też idę na YouTube już, bo to już właściwie jest 19 godzina! Jego streamowanie. No to już właściwie kończymy, więc zostań jeszcze tutaj na chwileczkę. Więc tak, dziękuję ci Kapiwar za przyjście. Dziękuję ci Pomidorowi za uczestniczenie w tym live'ie. Dzięki. Dzięki za to, że cały czas mówiłeś, żebym ssał bąka. Nie ma sprawy. Jest mnie ruchał. Więc tak. Niech to oglądanie, ten stream będzie jedyny, który zostanie wstawiony na YouTube'a przez to, co Pomidor powiedział wcześniej. Więc teraz do YouTube'ów mówię. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć. Pa, pa! Ah!